Tak. Dzień dobry, tu się czołem do was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka i Ren. Ejka. Hello. I wczoraj dodali możliwość tuningowania Sentinela. Ubeniego. Tego pięknego tutaj żółciutkiego. Tak, najlepsze. Jakiego żółciutkiego? Ja mam białego. Ja mam żółciutkiego. No dobra, słuchajcie moi drodzy, nowy. Możliwość tuningowania Sentinela. Jedziemy w takim razie do Beniego. Czyli to będzie mega epicko drogi tuning, muszę wam powiedzieć. Znaczy, on nie jest samego kupno, to jest 400-500 tysięcy około. No, 400 tysięcy z hakiem. Auto do napadu, tak. I ogólnie to auto mi się podoba. Jest takie klasyczną BMW-czką, bym powiedział. Klasik! I kojarzy mi się właśnie z takimi starszymi tytułami właśnie tego. Kolor mi się podoba. GTA 3. No, GTA 3, tak, właśnie Sentinel, no tam też był. Tak, dokładnie tak, wiem o czym mówicie. To no, tak, ale nie, po prostu aż łezka się wokół kręci. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jeżeli wam też... Nostalgia, czy pamiętacie to, czy... No, właśnie. Ja to miałam inne gry, w które grałam wtedy. Tak, Simsy. Ja też miałam, ale... Teraz nostalgia. Nie było mnie stać na Simsy wtedy. Nie, ale fajne auto, fajnie się prowadzi. Ja już wjeżdżam, zaraz będę wjeżdżał, więc spokojnie. Tam jeszcze 600 metrów, spokojnie. A ja jeszcze pobączkuję tutaj. Dobra, ja wbijam. Bączek dla widza. Dobra, i tam jeden. Dobra, wbijamy do środka. Nie przeganiaj. I znowu mi się brama nie otwiera. Po prostu muszę nie, za każdy. Słuchajcie, nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy też macie taki problem, że musicie dotknąć bramy autem. Bo inaczej po prostu jest... Napiszę, na pewno jak nie zapomnę. Ulepszenie Beniego, wow. Dobra, 700 tysięcy. Otwiera się. Tak, równe 700 tysięcy dolców. Wydaje. Wow. No nie, czyli 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy więcej niż wartość auta. Super. Dobra, poszerzony. Beni, ale żeś mi go poszerzył. Tak, na pewno. Okej, no i super. Beni. Nie, no Beni. Fajnie wygląda. Beni, oddaj taki, pieniądze. Taki szeroki. Gdzie pieniądze no są? Dobra. Szeroki jest, nie? Dobra, to ja ulepszam pancerz. Ewidentnie. Dobra, no to lecimy z tuningiem. To nie. Oczywiście w komentarzach będziecie oceniali, kto lepiej suningował. To nie. Więc my tu ładnie się skupiamy, żeby ładnie zrobić tuning, nie, żeby wszyscy byli zadowoleni, czego nie wiem. Zrób sobie ten 11. Nie, albo wiesz co, nie, 15 sobie zrób, 15, nie ma problemu. Poczekam, aż się zdecydujesz. No ja właśnie patrzę teraz, jakie tu są w ogóle. Nowego, więc cisnę. Dobra, okej, nie, dobra. Na razie zacznijmy po prostu tuningować, a później ocenimy, czy w ogóle opcje tuningowe nam się podobają. Znaczy, bardziej podoba mi się to. No bo ogólnie na chwilę obecną ja tak patrzę tutaj na te przednie zderzaki, no to jest dla mnie trochę, GT, ale trochę ja tragedia. Trochę? Trochę tak. Tylko? Dobra, no to ja biorę... Filtrujemy powietrze. Ten? No ten, no dobra. Nie no, słuchajcie, super. Nie ten miał być. Tylni zderzak. Tylny. Tylko ja robię tak szybko? No nie, ja tutaj po prostu powoli przeglądam, bo chcę, żeby widzowie, nie wszyscy kupują auto. Niektórzy przychodzą do nas, żeby zobaczyć, jakie są opcje tuningowe, żeby nie kupować tego auta. Dobrze, no nie krzycz. Bo czasami jest tak, że po prostu ktoś nie ma kasy i nie rzuci nie 450, prawie pół miliona za auto, później 700 tysięcy, żeby w ogóle je tuningować i zobaczyć opcje. Osłona silnika. Dobra, myślę, że tutaj się cofnę chyba do tego. Ja chyba zrobię... Ja już się cofnąłem, ale robiąc to światło... Fioletowe... Ale co znaczy... Dobra, to dam. Dlaczego jest fioletowe koła transmisyjne i one się nic nie zmieniają? Dobra, to wezmę taki. Ponieważ? To co zadajesz? Dobra, ja dopiero na silniku jestem. Nie interesuje mnie to, dobra. Co to za pytanie? Dobra, zobaczmy. Co to jest? Trupia osłona? No po co pytasz o cokolwiek? Osłona Moro? Ale czad. Wszystko w porządku. Jakie fajne. No i widzisz, że tu wyjaśniłeś. Dobra. Sam. Weźmiemy taką. A co osłona. Ja? Fighter? Tak. Nie podoba mi się to. Mi nie podoba totalnie. Co to jest w ogóle? Kuj. To jest coś, co macie się dobra, podoba. Wezmę to i tak dzisiaj, takie. Bo nie ma innej możliwości. No ale po co mi zmiana chłodnicy, jak nawet jej nie widzę? Tak. Wyobraź sobie. Dokładnie w rzeczy samej racja. Masz, tak. Ale wyobraź sobie. Tak, wyobraź to sobie.
Sobie, wyobraźcie sobie. Dobra, sobie. Weźmy coś takiego. Już wyobraziłam to sobie. Chłodnica. Tak? To nie miało, tak. I faktycznie z tą chłodnicą tak trochę dziwnie. Zepsułaś mi poczucie teraz. Dobra, indywidualne. Nie, to coś zmienia. Nie, to nic nie zmienia, ale kupię. Ja nie kupuję, nie? Szkoda, Michał, są takie rzeczy. Weź chłodnicę GT, to jest na pewno z Forda GT, stary. Tak, wiadomo. Oczywiście. Ja się tym kierowałem. Ja też się tym właśnie kierowałem. Dobra, wezmę kanciaste wydechy. Kieruje się? Czekajcie, ja tu szukam właśnie, o. To będzie fajne. Jak kanciaste, to będzie wygląda, lepsze. To wygląda jak jakiś głośnik w ogóle. A nie filtr powietrza. Nie no, ale... dobra, ulepszenie kanciaste. Silniczka. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że pewnie tu spędzimy trochę czasu przy tym tuningu, bo jest na opcji numer 5. Także słyszymy się po tuningu. Z wydechem. Nad kolem mogą mieć inny kolor. Spoko. Tylko... przepraszam, nie, czy ktoś był już na wydechach może? Tak. Bo widziałem takie aluminiowe wydechy i one wyglądają tragicznie. Wyglądają tak, jakby coś z teksturami było nie tak. Albo tak, jakby to były sprężyny, słuchajcie. No bez jajów. No jajów nie ma. No nie? Nie wiem, o czym mowa. Dobra. Zjemy? Nie wiem, nie wiem. Ja o, ale to są fajne, takie szerokie na stronie. Nie wiem. No dobra, niech będzie to. Wyścig. Zatka nie potrzebuje. Dobra, bieremy takie. Zapięcie maski. Nie chcę zapinania maski. No tych nadkoli to dali dużo. I wszystkie wyglądają po prostu świetnie. Osłony reflektorów. Ci widzę to. Wow, światła. Wow. No wycięta maska, wycięta najlepiej, nie? No dobra, to wezmę chyba coś takiego. To mi się chyba dosyć podoba. Okej. Tak może być, ewentualnie, że tak to nazwę. Teraz mam... Dobra. Przepraszam, jedną rzecz tylko rzucę. Ja nie wiem, jak widzowie, ale w momencie, w którym zmieniam po prostu grilla, to jak trochę zmrużę oczy, to od przodu wygląda trochę jak Ford Escort. No to zmrużysz jeszcze bardziej. Zmrużysz jeszcze bardziej i powiedz, co widzisz. No jak bardziej zmrużę, to wygląda jak Ferrari już. Ja żartuję, aż tak to nie wiem. Ale akurat śmieszne. Przy tamtym grillu tak trochę eskortem mi to poleciało. Tak, no to oczywiście, o to dobra, czekajcie, szukam teraz, co by tutaj zmienić. Dawaj mi siedzenie. Ameliniowy grill? Ameliniowy, nie? Pomalujesz. Nie pomaluję tego? Ja cię kręcę, dobra. Zapięcia maski to nie. Te siedzenia mi się w ogóle nie podobają. Co? Jarona, 20 masek do wyboru. Nie widzę różnicy między tymi samymi fotele. Czemu znowu dają wycięte? Te wycięte są straszne dla mnie. Czekajcie, aż dojdziecie na żaluzję. Ja wiem, że niektórym się mogą podobać, albo tak samo te przeźroczyste. Też od jakiegoś czasu dodają przeźroczyste maski, które no nie wiem. Żaluzje okay. Możecie sobie schody zamontować. No chyba, że faktycznie... Dobra, okej, słuchajcie, polecę po bandzie, nie? Dobra. To ty skater? No trochę, Tony Hawk. Dobra, wnętrze, deska rozdzielcza. Tak. Czyli im mniej, tym drożej. Tak, dokładnie tak. Zdecydowanie bardzo mi się takie rzeczy podobają. Im mniej, tym drożej. Ja powiem, że nie wiem, choć... Czekajcie, siedzenia. Kamera? Siedzenie się zobaczy. Tak, kamera i akcja. Kamera, akcja, no. Dobra. Hej, witam bardzo serdecznie. W kolejnym odcineczku. Dobra, czekajcie, ja szukam chyba to foteli. W ten sposób. Czekajcie, te są jakieś takie straszne. Te są też straszne. Ja dobra, wezmę coś takiego. To. To już prędzej mi dobie nie przemawia. Ja muszę wrócić na tamto, biorę tam. Kierowniczka. Pokaż mi oznaczenia i poka. Zacznę w tą stronę. Tak zostanie. Okej, jest bardzo duża ilość kierownic oczywiście. Te oznaczenia nie powalają na podłogę, że tak powiem. Oznaczenie na podłogę, że co? No nie powalają mnie, no nie powaliły mnie totalnie. Tego trzeba kombinować, proszę pani. No to wiesz, to idź do byka, to cię powali. czekaj, kolor światła to tutaj. To się powinno wyciąć. Czekaj, szukam. O. W którym były te... Strzaki? Nie. Nie, czekajcie, takie o. To było gdzieś zmiana koloru. Klatka. Klatka dla komika. To zdecydowanie oczywiście wiadomo, że... Dodaję, jak najbardziej. Nadkola, o, nadkola to było. Światła, reflektory. Teraz jest tak. Okej. Okay. Zestawy neonowe. Oblice.
No, to zobaczymy jeszcze. Oznaczenia. Okej, okay. Pierwsze oznaczenie mi się mega podoba, jest takim mega klasycznym samochodem. Specjalnie dla was. Gdyby nie to, że już jest poszerzony white body, więc totalnie to nie pasuje. Zrobiłam. To, że tak powiem, jak już poszerzyli, jak już auto zostało poszerzone i ma te nity po bokach, to już w ogóle nie mam zahamowań po prostu, nie? Nie masz zahamowań? Tak, co do klasyki, to już nie mam zahamowań, po prostu lecę na pełnej. Nie wiem, czy możemy w takim razie sobie nagrywać. Bo nie masz zahamowań. Tak, oczywiście. Oczywiście. Okay, dobra, żaluzje. Tak, żaluzje się przydadzą na pewno, jak będzie trzeba oświetlić, znaczy w sensie jak będzie rano, słońce świeciło, to dzięki temu przynajmniej nie będzie problemu. Będziemy się budzili w aucie. Tak, jak mówię. Wyobrażaj to sobie, no. Wyobrażaj to sobie. Sobie. Dobra, lakierowanie może później da. Nie. Antena, to jest to, co lubię najbardziej. Światła na dachu. Już lakierowanie później. Które wyglądają jak Starlinki od Elona Muska. Dosłownie. No stare, jak te satelity takie. Znaczy w sensie... Może kupimy Nikanon na YouTubie. Jak wszystko kupuję ostatnio, może i... Czekaj. Może i co? Okay. Nie wiem, czy to tak wyjdzie, wiesz? Nie wiem. Zastanawiam się, co by tu wybrać. Wezmę chyba to. Tak, żeby coś było. Perłowy. To już jest i tam tak ma opcja sprzedaj. O, dobra. Nie, to auto pewnie sprzedam. Wolę klasyczną wersję, zdecydowanie. Okej, rozumiem. Okej. Teraz powiem, co że do ja tego? Już skończyłem. Za szybki przeciwsłoneczne. Jesteś, wiesz? To jesteś za szybki. Aj. Trochę, wiesz? Trochę za szybki, tak. Szybki. Ale moim zdaniem będę mógł pocofać się tutaj tyłem. Ja patrzę na to jak... Czekajcie, szukam właśnie. A, bo nie mogę tego, to spoko. Kurczaczki. Dobra, tutaj są jakieś duże te spoilery niektóre. Dobra, albo spoileruj mi. Nie spoileruj mi teraz, nie? Właśnie. Tak, będziesz mi tu spoilerował. Dobra. Co do spoilera, nie mówcie, że zniszczymy te auto, bo popatrzcie na boki, jak wyglądają. I tego nie mogę zmienić, tego white body z tymi nitami. Więc po prostu dostosowałem to do tego, jak to wygląda. Mhm. Dobra, tutaj sobie troszkę zrobimy w dół, skrzynia biegów na maksa. Ja się zastanawiam, co będzie z tym dobrze wyglądać, ale tu nic z tym dobrze nie wygląda. No, to jest taki tuning, trochę wieś tuning bym powiedział, ale z dużą ilością pieniędzy. Jeszcze ewentualnie to by pasowało, ale to wtedy musiałabym zrobić tylko to. Okej, okay, trochę Egiptem chyba poleci. dobra. No bo to kolor. Mi się to... Nie, no może gdzie? Zmienić. A faktycznie taki mały coś się zmienia. Tam się zmienia. Szybko, wszystko się zmienia. Koła, ulepszenia. Jednak zostanę przy tym. Przy tym. Czekajcie. Bo to... Chociaż jeszcze mogę spróbować zrobić tak. Nie, dobra, to zostawiam. To już mamy szyby. O, dobra, już chyba powoli kończę, ewidentnie. Mhm. Ren, słyszysz nas? Słyszę was. Okej, bo mi się pojawiło, że jesteś offline. No dokładnie. Więc tak by, nie wiem, wyrzuciło cię z gry czy coś? Troszeczkę. Nie wywaliło mnie. Okay. Sam wyszedłem. Okej, okay, jasne. Wyszło mi mało miejsca, nagranie mi wyłączyło aktualnie troszeczkę, więc... Czekajcie, szukam właśnie jeszcze... Aha, ale muszę zrobić ten, lakierowanie. Jeszcze na lakierowanie jeszcze muszę ogarnąć, to spokojnie. Nie. Czekaj, bo się teraz zgubiłam. Chwilę. Dobra, szukam jakiś fajny kolor. Nie wiem, czy to nie będzie tak, że chyba tamten był w miarę okej. Okay. Zaraz sobie zobaczymy. Tak. Żeby nie przesadzić za bardzo. O, tak, to już jest... Nie przesadzaj. To już w ogóle nie było przesadzone. Dobra, ogólnie miałem straszny problem z wyborem koloru, ale na szczęście udało mi się już ogarnąć. Jak zawsze. Typowy Paweł. No, typowy. Nie mogłem, musiałem się skupić na kolorach, nie? Dobra, jeszcze światełka sobie tylko szybko ogarnę. I wydaje mi się, że chyba tutaj ewentualnie... kolor złoty deszcz jest spoko. Tak. Dobra, no to ja chyba skończyłem w takim razie. Tak, skończyłeś? Wygląda jak auto z Abu Bibi Baba Bibła.
Okej, od Seby z Abibabi. No i znowu mi się roz... Bez jaj... Czemu ta brama się nie otwiera? Pielnik, zderzaki, czekaj. Super. Nie zderzak, tylko miało być światła. Dobra. To widzimy się w takim razie za chwilę, gdzieś tam, no, na mieście. No, tak wydaje. Dobra, moi drodzy, jesteśmy, spotkaliśmy się i... Napiszcie w komentarzach, które auto wam się bardziej podoba. Ja osobiście powiem, że żadne auto mi się nie podoba. No mi się to moje nie, ten ci, nie, kompletnie mi się nie podoba tuning tego auta, jest... Ta Majka ci się podoba. Okropny! Pokaż, jest okropny tuning po prostu, całkiem niższe auto. Ale coś ty zrobił z tą maską. No ja powiedziałem, że, ja powiedziałem, polecę po bandzie, przynajmniej będzie widać to, co zrobiłem w środku w silniku. Bo bez sensu, wydaję kasę na jakieś badziewne nity po bokach, poszerzenie, które w sumie nawet nie jest specjalnie jakoś szerokie. Co to za dach? Po co ci taki dach? A tobie po co taki dach? Co ty tam? No ten dach? A ten dach po to jest, żeby tutaj móc wozić na przykład różne rzeczy. Nie, próbuj. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że ogólnie auto od Joszeki kojarzy mi się trochę z taksówką. No, najgorzej. Twoje jest z taksówką kojarzone, z tą białą. Moje? No, a my też, no tak, taksy, był auta, taki film, no. Cofnij na tory, dobra? I poczekaj aż tramwaj. Dobra, słuchajcie, w takim razie myślę, że zróbmy sobie jakiś napazik na sklepy, bo dawno nie było. Więc warto by było, ale tak wiesz, wiecie, driftowo może jakoś. Dobra. Nie, tak driftowa wersja. Dziękuję już. Bo to auto bardzo fajnie drifci, muszę wam powiedzieć. Bardzo fajnie wchodzi w poślizg. Samo z siebie. Działa. No nie, samo z siebie potrafi driftić. Także super sprawa. Okej, okay, patrzcie, tak, o. Dawaj sklep. Dawaj sklep. Dobra, pyk, proszę bardzo. No stary! Dobra, czekaj. Sorry, chciałem być pomiędzy O, nie, wezmę tego, karabinek wojskowy. Łapy do góry, łapy do góry! Ma pan. Pakuj sprzęcio! Znaczy ten hajs! Szybko. Dobra, teraz Ren, weź! Pakuj hajs! Ja mu pomogę. Pakuj hajsiwo! Pajek, blokuję go moimi mięśniami. Czekaj, ketchup mu się wylał tam. Nie podchodźcie do mnie, bo... 241 dolarów. Dobra, wybiegamy, idziemy. Go! Dobra, kolejny sklepik. Czekaj, policjniki jadą, szybko, tędy. Nie ma problemu, jedź! Go za mną. Wyskoczyło mi powiadomienie, że nie można nawiązać połączenia, ale gram dalej. Co? Jak... Nie ma problemu, okej, dalej. Jak nie można nawiązać połączenia? Jakie połączenie? O czym ty mówisz? Połączenia z wujkiem Lesterem. Ej, a my razem musimy uciekać. Dlaczego? Ogólnie dziwna sytuacja, bo ty normalnie dalej jeździsz, nie? I tak dalej. Tak. No dalej tak. Dalej jeździsz, więc nie wiem, o co chodzi. No, dobra. Prima, please. Słuchajcie, lecę w takim razie tutaj do kolejnego sklepiku. Tylko nie wybuchnij. Was oświetla. Tylko nie dobra. Proszę. Wychodzimy. No, Ren, znowu coś tu. Gdzie on jest? Tu jest. Ale czekaj, tu jest. Szybko. Ej, pakuj. Dobra, pakuj. Ja osłaniam. Wylądował w drżówkach wylądował. Nie podchodź. No, jak ktoś podejdzie, to ja mogę skorby walnąć. Czekajcie, nie to auto. Proszę się położyć. Dobrze, że mi otworzyłeś już. Proszę bardzo. Dzięki, nie ma za tym. Ej, strzelają do mnie. Dobra, go, wsiadamy. Go, G.I. Joe. Włoska robota prawie, że. Nie wiem, czy ktoś oglądał ten film, napiszcie w komentarzu. Do kolejnego sklepu lecimy. Za młody jestem, za kierunek. Kieruj. Do kolejnego sklepu lecimy, słuchajcie. Tej operacji. Operacja, tak jest! To co każdy lubi najbardziej! What? Dokładnie! Dobra, lecimy do kolejnego sklepu, szybko. Ja nie czekam, ty czekasz. Dobra, patrzcie, tu pięknie. Driftem. Okay. I driftem. Dobra, mam kolejny sklep, jest otwarty, jest open. Open? Op! To chyba ci się sklepikarz mnie dziabnął. No bo poszedłeś sam. No sam poszedłem, a co miałem sam? Gdzie ty jesteś? Ale gdzie ty poszedłeś? Do którego sklepu? No tutaj, do tego z obuwniczego. Dobra, nieważne, bo zaraz ja też pójdę. No tu jest z butami obuwniczy, o co ci chodzi? Czekaj, dobra, wjeżdżam. Ja muszę zaparkować po prostu. Do nieba poszło. Dobra, spokojnie, dojeżdżam. Ale to. Chyba zabrali mi moje autko. Dobra, jestem. MC Hammer? Dziękuję, Ren. Proszę bardzo, ale co wy tam robicie? Dobra, wbijaj! Wbijam, jesteśmy bezpieczni. Dzień dobry! Dajcie buta! Bo się muszę tam do was dostać.
Dobra, tylko nie podchodź za blisko. Jakie koleżanki świętego? Dobra, spokojnie, spokojnie. No oni powoli tu wchodzą. No widzę. Strzelamy. Ja na nich patrzę na razie. Ostrzeliwy. Nie ma problemu. Ostrzeliwy wywołuje ich. Chciałabym wejść, ale nie chcę ich zaczepiać. Ja mam dobrą kampę. Ja cię kręcę. Dawaj, dawaj, pompuj tam w nich, pompuj, pompuj. Chciałabym wejść. Przeładowuję, przeładowuję, mogę czekaj. Wiesz, co ja mówiłam? No nie wbijaj, bo tutaj już normalnie łebki wchodzą. Zadałam pytanie 5 razy, mogę wejść? No ale nie powiedzieliśmy, że tak. A czyli mam wstać jeszcze przez nie, nie, po, to, po prostu nie weź wbijaj, tylko powiedz jak będziesz wbijała, po prostu wiesz, schowamy się. Ja idę zatańczyć zapisy. Czy mogę wejść? Ale ja strzelałem, no. Wbijam! Dobra, chodź. Wbijam. Dobra, 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 czekaj, wiesz, dobra, nie ma ich, nie ma ich. Dobra, tań, lecimy, tań. Lecimy stąd, lecimy! Dawaj, hajs. Nie no, hajs jeszcze dla mnie. Nie mam hajsu. Nie, na ona. No to po co ja to robię? Latam. Uwaga! Po co ja tu przychodzę, tańczę sobie? Gdzie jest? Dobra, strzelaj tam! Tam jest. No zrób mu coś, bo mnie ten tego... Patrz, tańczę! O kurczaki! Czekaj! Policja tutaj no jest. Policja, strzelaj oszalka w nich! Ja nie jestem poszukiwana. Aha. Ale dobra. Dobra, Ren, szybko, idziemy na zaplecze, chodź! No, ale nie, schowajmy się tutaj! Jedna. Jak ja tam mam wejść? O! O, dobra. Spokojnie, spokojnie! Jak ja tam mam wejść? To jest zamknięte! Mogę zejść ze sceny z godnością! Co się stało? Nie, co byście tam zrobili? Wchodzi. Dlaczego żeście tak zrobili? Nie wiem, gdzie jak moje tam auto? Wchodzi. Gdzie oni są? Dobra, dobra, wybijamy, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy! Nie mogę wejść tędy! Dobra. Właśnie, jak się tam wchodzi? Jak tam weszliście? Na opak! Przesuń się, przesuń się! Dobra, ewakuacja! Szybko, bo Ren tu idzie! Nie, ja ich tu wszystkich wysadzam po prostu. Tak? Dobra, wychodź! Dobra, dobra! Ale bu! Halo! Bez sensu. Słabe to auto. Większość pocisków zatrzymuje. Także na koniec odcinka jeszcze dalej, moi drodzy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! No ja uciekłem. Ewakuowałem się po prostu. Na razie, także do następnego, pa pa! Jak gwiazda roka. Hotel Dachowiec ucieka. Wow, dokładnie. Potrącił mnie to. Halo, gdzie wy jesteście? Zabrać. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.